Cześć, dzień dobry, a w zasadzie dobrego popołudnia. Witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dzisiaj witamy się z Wami z plaży, ale nie z plaży w Międzyzdrojach. Jesteśmy na Helu, jesteśmy. Jesteśmy na Helu, Właśnie w naszym rejonie zaczęły się ferie zimowe i postanowiliśmy przyjechać tutaj na kilka dni. Ostatnio mało wyjeżdżaliśmy. W zasadzie ten wyjazd mikołajkowy był naszym ostatnim w 2022 roku. Cały grudzień i styczeń trzymały się nas jakieś choroby, anginy, zapalenia oskrzeli. Zresztą chyba zauważyliście, że na ostatnich filmach mój głos nie jest taki jak wcześniej. Cały czas coś siedzi mi na gardle, mam lekką chrypę. I dlatego postanowiliśmy zmienić nieco klimat, też na morski, ale zupełnie inny jak jest u nas w Zatoce Pomorskiej. Mamy nadzieję, że troszeczkę się wzmocnimy, odbudujemy odporność, dlatego na ferie nie wyjechaliśmy w góry, tam gdzie jest zimno, tam gdzie jest śnieg, a przyjechaliśmy tu, bo jest piękna pogoda, jest dodatnia temperatura, około 5 do 10 stopni w dzień. Chcemy podbudować tą naszą odporność i ruszyliśmy szukać wiosny. Dziewczyny szukają bursztynków jak zawsze. Łatka szuka patyków i trawy morskiej. A Teoś lubi zbierać szkiełka takie wyrzucone na brzeg i znalazł tym razem coś takiego bardzo ciekawego. Jak spojrzy się na ten kawałek od tej strony, to ładnie opalizuje. Ma takie tęczowe kształty. No ciekawe, co to jest. Poruszamy w kierunku Helu. Tu po drodze przy plaży jest jakiś bunkier. Wejdziemy sobie do niego. Całkiem spory. O Jezu Maja! Prawie upuściłem gimbala. Dobra, teraz ja ją przestraszę. Mam was. Półwysep Helski to prawdziwa gratka dla miłośników historii militarnej. Znajduje się tu mnóstwo bunkrów i stanowisk artyleryjskich oraz innych konstrukcji wojskowych. Przejścia między stanowiskami strzeleckimi, po których właśnie się poruszamy, odkryliśmy zupełnie przypadkowo i urozmaiciły nam spacer do miasta. Co bardzo miłe, są otwarte dla spacerowiczów. A wśród najważniejszych zabytków militarnych miasta Hel znajdziecie stanowiska baterii numer 1. Stały tam 4 działa Boforsa kalibru 152 mm. W 1948 roku baterie przebudowano i przezbrojono na 4 armaty morskie B-13 kalibru 130 mm. Jedno z tych dział stoi tam do dziś. To stanowisko zostało w 2007 roku ogrodzone i poddane kompletnej renowacji. Od rozpoczęcia sezonu w 2008 roku znajduje się tam stała ekspozycja dotycząca historii tej baterii. Ciekawe, gdzie dojdziemy. Oni nas opuścili teraz. Bądźmy szczerzy, zaczęłam się bać. Czego? Nie wiem. Tutaj, chodź. No, idziemy zobaczyć. To chyba po prostu leży. Tak, leży. Nie, nie, nie zajmę. No dobrze, chodźmy. No chodźcie, to po prostu rzucona blacha. To się pod nami nie załamie? Nie. Daj rękę. No i chodź, hoppa. No i zobaczymy, gdzie to prowadzi. Gdzie my wyjdziemy? Podejrzewam, że mama z Łatką teraz chodzą i nas szukają. Kolejne to stanowisko 4 dział 100 mm z 1955 roku, radzieckie armaty morskie B-34UL. Jedno z tych dział stoi na stanowisku do dziś.
Ośrodek oporu Jastarnia, pozycja zabezpieczająca półwysep od strony lądu, gdzie znajdują się bunkry Saragosa, Sabała oraz wybudowane bezpośrednio na plaży Sęp i Sokół. I na koniec zabytek klasy światowej, 6 potężnych żelbetowych budowli baterii Schleswig-Holstein. Była to zbudowana w 1940 roku przez Niemców bateria najpotężniejszych dział, jakie kiedykolwiek montowano na stałych stanowiskach lądowych. Po baterii pozostały 3 działobitnie, z których każda stanowi całość z własnym bunkrem koszarowym i podręcznym magazynem amunicji oraz 9-kondygnacyjna wieża kierowania ogniem i 2 wielkie magazyny amunicyjne. A tam już jest zamurowane. O, dalej nie dojdziemy. Koniec drogi. Dalej już nie dojdziemy, musimy wrócić. Jeżeli rozbudziłem Waszą ciekawość, to odwiedźcie półwysep i odkryjcie pozostałe budowle militarne. A uwierzcie mi, jest ich sporo. Skoro jesteśmy już na Helu, to obowiązkowym punktem jest odwiedzenie Fokarium. Aby bezproblemowo wejść do Fokarium, przygotujcie sobie wcześniej monety 5-złotowe. Wstęp kosztuje 10 zł, płatny jest monetami w automacie bramkowym. Jeżeli nie macie przy sobie monet 5-złotowych, możecie rozmienić banknoty 20-złotowe i 10-złotowe w automacie do rozmieniania, który zamontowany jest tuż obok wejścia. Jeżeli jesteście z małymi dziećmi i macie wózek lub jest z Wami osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, jest możliwość wezwania obsługi, która otworzy Wam dodatkową bramkę. No i przechodź. Helskie Fokarium jest na pewno jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji półwyspu. Fokarium, będąc częścią naukowo-edukacyjnej placówki akademickiej, wspomaga odtworzenie populacji i ochronę fok szarych w rejonie południowego Bałtyku. Ośrodek istnieje od 1999 roku, choć działalność na rzecz badań i ochrony fok podjęto znacznie wcześniej. Inspiracją była udana próba wyleczenia pierwszej dostarczonej na rehabilitację do helskiej placówki foki o imieniu Balbin. Ranne zwierzę podjęto z plaży w Juracie 31 marca 1992 roku. Weszliśmy do Fokarium w porze karmienia. Przeprowadzany jest wtedy pokazowy trening medyczny znajdującego się tutaj stada. Trening, oprócz funkcji rozrywkowej zarówno dla zwierząt, jak i dla zwiedzających, ma przyzwyczaić foki do kontaktu z opiekunami, a także poprzez np. pokazywanie zębów czy płetw pomóc pracownikom monitorować stan zdrowia zwierząt. Pozwala ułatwić ewentualne zabiegi pielęgnacyjne lub medyczne, które zwierzęta będą musiały przejść w przyszłości. Foki nie są zmuszane do zabawy i uczestniczą w treningu dobrowolnie. W każdej chwili mogą odpłynąć do innej części basenu. Jednak zachęta w postaci świeżych bałtyckich śledzi skutecznie nakłania je do zabawy. Przy okazji pokazu prowadzona jest prelekcja edukacyjna dotycząca gatunków fok występujących w Bałtyku, środowiska życia oraz zagrożeń, na jakie narażone są dziko żyjące foki. Do Fokarium trafiają także dziko żyjące, ranne lub chore foki wymagające rehabilitacji. Po udzieleniu im pomocy, jeżeli to możliwe, wypuszczane są na wolność. Często są to szczenięta odłączone od matek, dlatego pamiętajmy, jeżeli zauważymy fokę odpoczywającą na plaży, to nie podchodzimy do niej, nie robimy jej zdjęć z bliska, nie stresujemy. Dajemy zwierzęciu odpocząć. Możemy zawiadomić stację morską Instytutu Oceanografii, dzwoniąc pod numer telefonu, który właśnie wyświetla się na filmie. Po przybyciu specjaliści ocenią jej stan zdrowia i sprawdzą, czy potrzebuje pomocy weterynaryjnej.
Polecamy Wam wizytę w Helskim Fokarium. Będziecie mogli dowiedzieć się sporo o tych wspaniałych i wciąż tajemniczych mieszkańcach naszego pięknego morza. I co najważniejsze, podziwiać je z naprawdę bliskiej odległości. Boję się. Super. O, piękny chaos. Dobrze. Dobrze. Chodź, Aniu.